Witam was gryfnie. Za parę dni mamy święto wszystkich tych, którzy se pszają. Bez tuż przyjechaliśmy do Rybnika obejrzeć, jak tutaj ludzie se pszają. Jak synek przychodzi do działchyni? Chodzi się na zalety. Do baby na przykład. Randka! Randka też, no. To jak do szwarnej działchy chodza, nie? Ja? Podrywać ją, no ja? Proste. No jak chłopak przyjeżdża do domu dziewczyny, no to wtedy są zalety, tak? Randki. Randkowanie. To jest wtedy jak chłop przychodzi do baby. Najczęściej do domu. Mogę panu pokazać? Przepraszam, co pani dzisiaj robi? Jo, mógłbym zaprosić na kawę? No to są zalety. To są zalety. Ja, no mniej więcej. Przyszedł do mnie z bukietem róż, zaprosił mnie na obiad, więc skradł mi serce od razu. Umówię się na pierwsze zalety 31 marca i to był chyba 57 rok. Z moim chłopem się znali no 3 miesiące, a on już po 2 tygodniach wiedział, że to jejo. Wolał mnie ząbek. Pracowaliśmy z mężem obydwoje w Husie Silesii. Ja przyszłam od dentysty, on się nade mną zlitował i od tego się zaczęło. A można w Sylwestra w 79. Z Bajerówki ostatni autobus 23.10, a ona 23.15 mi dała. Ale to nie nasz. Nie nasz, bo my akurat z roboty, ale ja pamiętam. Na basenie z dziewczyną. Ja kiedyś się pierwszy raz całował, pani nie powiem, ale mogę panią pocałować. To było w gimnazjum już, czyli trochę lat temu. Chciałabym, żeby mnie kochał tak jak wtedy. I to by był najlepszy kieszenk. Jakiś łobiot by mi mógł postawić. Kwiotka dać. To zależy jak to wiele ma pieniędzy. Kusiki. No jakieś kwiotki na pewno, nie? Róża, róża. Bombony. No. Była też taka droga czekolada z orzechami za 32 zł. Ciastko, kawkę, nie wiem, kino. Binder, galoty, czarne szczewiki, kabot, no. I danie, i goździk. Przynosi kwiatki, wiele co, roztumań te maszkety. Bardziej wolałem okazywać, nie? Rączka, przytulić się. Sportowo, marynarka, jakoś bluzeczka. Żeby się temu komuś podobać. Może jakaś muszka, może jakiś krawat, ja bym wolała muszkę. Jakoś sukienka albo spódnica, ładno, elegancko być ubraną, żeby co poderwać, nie? Chyba luźnie i normalnie, bez przesady. Ja nie musi mieć żadnej koszuli ani nic, znaczy to ja swojemu. Nie jestem wymagająca. Wiem, że jak Josie zaleciła, to my się po tym pobrali, a teraz to mancie. Dawniej były lepsze, smaczniejsze, tak bardziej pociągające. Kiedyś to było takie bardziej z namaszczeniem, takie wyczekiwane. Dostałem list od dziewczyny, to wąchałem go tydzień czasu, tak pachniał. Kiedyś to się z kobietą rozmawiało, a teraz SMS-y wysyłają. Nie było tyle możliwości, chodziło się po parkach, się szlajało się po jakichś lasach, po polach, po łąkach. Teraz jest wszystkiego w nadmiarze. Ja nie wiem, czy ktoś z młodzieży w ogóle list kiedyś miłosny wysłał. Kanol na kózku i na dyskotekę do remizy się chodziło, nie? Przy tupajki. A jakbym próbował poderwać, to od razu w tyta dostał. Ja próbowałem czasami halt, a czasami no... Udawała, że nie czuje tej ręki, czy co? No. Te pani się ze mną na zalety umówi. Nie, mam swojego chłopa, ale jakby była starsza, to czemu nie?